Cześć, mam na imię Paweł i witam Was na kursie rozszerzonym Testera Manualnego. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, poprzedni kurs, wiecie już na pewno mniej więcej na czym polega praca testera manualnego. W tym kursie postaram się rozszerzyć ten temat i dodać trochę więcej informacji związanych chociażby z tym, jak testowanie wygląda w teorii na podstawie certyfikacji ISTQB omówimy sobie więc podstawy testowania i poszerzymy trochę te tematy, część będzie powtórką z pierwszego podstawowego kursu natomiast tak jak mówię rozwinę go więcej tak żeby więcej teorii i więcej zagadnień teoretycznych z ESCQB się tutaj nam pojawiło opowiem też co nieco więcej o, modelu, o modelach wytwarzania oprogramowania tak żebyście wiedzieli jak odnaleźć się tak naprawdę w świecie testerów, którzy pracują w tym momencie właściwie bok w bok z naszymi programistami, z deweloperami, ale także muszą często współpracować z kierownikami projektów czy menadżerami produktów, którzy zarządzają produktem, który mamy testować. Więc tutaj troszkę więcej. Podejścia takiego powiedziałbym filozoficznego dotyczącego samego wytwarzania oprogramowania i jak sobie radzić w tym świecie też z innymi osobami. Więc trochę też powiemy sobie o roli testera, a także psychologii testowania. Czegoś, czego wcześniej właściwie nie dotykaliśmy. Poświęcę też sporo czasu na statyczne techniki testowania i trochę też chciałbym wprowadzić Was w ogóle w temat tego, jak wysokopoziomowo wygląda programowanie. Czego można się spodziewać? Jaka jest logika tworzenia oprogramowania tak, żebyście wy jako testerzy mogli trochę łatwiej zrozumieć, co możecie się spodziewać tak naprawdę po oprogramowaniu? I kiedy to sobie omówimy, przejdziemy też do technik projektowania testów, i na sam koniec, tak naprawdę, powiem Wam jeszcze, dlaczego warto zostać testerem, dlaczego wciąż warto, warto się przebranżowić i zostać testerem manualnym i jakie są kolejne kroki na ścieżce rozwoju testera. Jeżeli jesteście gotowi, no to słuchajcie, przechodzimy do pierwszych lekcji.